było coś ciężkiego spadło. Był taki ciężki krok. Żebym widział w ogóle w którą stronę. Sławek! Jesteśmy teraz w lesie, gdzie miał miejsce potężny pożar. Według dokumentacji, co było w internecie, w pożarze zginęły 3 osoby. Są doniesienia, że rzeczywiście w tym lesie można zauważyć, usłyszeć dziwne dźwięki, zauważyć białe postacie, więc zobaczymy, co uda nam się tutaj dzisiaj w nocy uchwycić. Dobra, zaczynamy mały rekonesans. Ale miejsce jest bardzo duże. I my jeszcze z chłopakami później się rozdzielimy. Każdy spróbuje coś zarejestrować. Jak tam szałas? To zobaczymy, czy uda się, tak jak Sławek wspomniał, nawiązać kontakt. Dokładnie. Z ofiarami, które tutaj zginęły. Czy być może to całe wydarzenie wygenerowało jakąś energię, która może egzystować w tych lasach. Pamiętam, że widz do nas pisał, że coś się dzieje w tym lesie. Tak, jakoś tak. W zeszłym roku pisał do nas odnośnie tego lasu i podobno dzieje się coś w nim, więc przyjechaliśmy to w końcu sprawdzić. Dokładnie. No i jak na razie nie weszliśmy jeszcze do lasu i już widzieliśmy jakąś mgłę jakąś. Tak, bardzo tajemniczą, no tak dziwnie się unosiła. No to było tak, że weszliśmy do niej i po sekundzie z niej wyszliśmy od razu. Tak, dokładnie. A ona się dalej unosiła i się przenosiła gdzieś. Więc to już było dziwne. I taka dziwna energia też tutaj panuje. Muszę przyznać. Dobra, idziemy. Trzeba to sprawdzić. Dobra. Idą na przodzie. Także tak jak wspomniałem na wstępie, rzeczywiście były tutaj doniesienia, że ludzie widzieli jakieś białe smugi, słyszeli dziwne dźwięki w postaci jakichś właśnie rozmów, krzyków nawet, tak jak odczytywaliśmy właśnie w wiadomościach prywatnych. Las jest naprawdę gęsty. Drzewa ustawiają się w kopuły. Niedaleko jeszcze jest klasztor cysterców, koło którego przychodziliśmy, widzieliśmy właśnie tą mgłę. Było to mega dziwne. No tak małej po prostu mgły jeszcze nigdy nie widziałem. Staramy się iść trochę w głąb, tutaj jakieś jezioro się znajduje. Tam chyba jest bardziej w kierunku miasta. Tak, to tak widzisz? Tak. Tu jakiś wodospad, tutaj słyszysz? Wodospad. O, i tu możemy, czekaj, tam jest jakaś droga i tu jest jakaś droga. Zbliżamy do jakiegoś... Tak, zbliżamy się teraz tak, do jakiegoś
rozdroża. Jest droga, która prowadzi w głąb lasu od razu. Jak widzicie. I jest droga, która prowadzi przez most i też w inny sektor lasu. No to co? Sławuś. Co? Rozdzielamy się? No tak, na pół uwagi. No to co, masz krótkofalówkę? No mam. My podejrzewam, że będziemy równolegle szli do siebie. Mówisz? Chyba tak. Znaczy ja mam iść tam, czy... No tak, już chcę, tu tam poszedł, nie? No. Chyba, że chcesz jeszcze z nami iść. Nie, nie. No. No to dobra, jakby coś się działo, słyszysz? No. Jakby coś się działo, tak, dobra? Sprawdź przez SB7, czy też coś łapie, no i daj znać. Dobra. No to co, życzę... Jak coś, to się tutaj spotykamy, jakby coś się... Myślę, że tak, zobaczymy. Znaczy, tu jest ten punkt zbiorczy, nie? No dobra. Dobra. Życzę powodzenia i... No, wam też. Uważaj na siebie, Sławek. No nie ma problemu. Dobra, trzymaj się. No ty też. To gdzie się udajemy? Prosto. Ja bym poszedł prosto. No to idziemy prosto. Dobra, idź przodem. Dobra. Trzeba zostawać gdzieś z tyłu. Ja się udaję bardziej do przodu. O. O. Polecam wam tą lampę, bo można ją sobie ustawić na bok i mogę jednocześnie... O Jezu, jakie błoto. Mogę do was mówić i jednocześnie sobie lekko oświetlam drogę, więc na pewno do żadnej dziury nie wpadnę. Mógłbym wyjąć jedną z latarek, ale latarka i lampa nowa to ciężko by było. Oddaliśmy się trochę od rzeki. Możemy teraz skupić się ewidentnie na nasłuchiwaniu. Wykonam zaraz sesję EVP. Muszę sobie co jakiś czas tu oświetlać, bo normalnie zgubię szlak. Czy ktokolwiek mnie słyszy? Jeżeli widzisz nasze światło, możesz podejść. Co to jest? Lekko pospinałem. Z której strony w ogóle widziałem wyjście z tego lasu, ale jakoś mi zniknęło. O, tam jest na końcu. Znaczy, jeżeli to jest wyjście, nie widać tego na kamerze. Jak tam, bro? Największy odstęp, bo jak EVP robię, to tam gdzieś tam ciebie było w tle, wiesz? Aha. Słychać. No. Więc... Dobra, idziemy z... Co tutaj nagrałeś? To? Krzyż. O kurde, gdzie się udamy. Tam jest jakieś wyjście z tego, co no właśnie, widzę. Właśnie, więc tam. Tam? Albo tam. Ja bym się tam pokierował. Tam? Czyli jeszcze bardziej w głąb lasu. Jak
pies. Mówię, czuć jakąś taką gęstą atmosferę. Jak na razie nic nie słychać. Dobra, rozdzielamy się teraz. Szas zostaje tutaj. O, nie widać go. O, zostaje tu. Ja pójdę jeszcze w głąb i spróbuję coś zarejestrować. Nie ma to jak wejść w gęsty las. Wykonuję drugą sesję EVP teraz. Zobaczymy. Wiecie, ta skapująca woda z liści, po, tak jakby człowiek kroki słyszał. Dobra. Sesja EVP numer 2. Jestem sam. Coś spadło. Tam coś spadło. Widać tam szałasa. Sesja EVP numer 2. Jestem sam. Możesz śmiało podejść do tego urządzenia, które trzymam w ręce. Jest tu na dyktafonie. I przemówić. Jest. Jest. No. No. Lecimy do szałasa. Chyba coś złapał. Stary, jakby coś z drzewa ciężkiego spadło, nie? Co ty gadasz? Na dyktafonie. Taki krok, ale taki nie zwierzęcia. Zaraz ci go puszczę. Czekaj. Ale aż stary, ale bez kitu taki przepływ poczułem, taki wiesz, energii. No, no. Czekaj, zaraz ci. U ciebie wszystko było ok? Nic nie słyszałeś? Nie. No, takie mocne, no, takie no. Tak jakby, wiesz... Na dyktafonie nie wiem czemu to nie było tak głośno tego słychać, ale to jakby coś spadło. No tak.
i patrzyłem w tamtym rejonie, czy tam wiesz, jakieś zwierzę, ale nic nie zauważyłem. Jakby coś spadło, może gałąź jakaś, nie wiem, ale dla mnie to brzmiało jak krok, takie kroki ciężkie, ludzkie. Wiesz, te, wiesz, jak tu wpada ta woda z tych liści, to wiadomo, no, to tak, nie aż tak, ale tu było tak głośne. No. Wiesz, ja tylko tak powiedziałem, że bro, ale to nie musiałeś się cofać. Jakoś bym sobie... Dobra. Ja idę teraz z powrotem w tamtą stronę, udamy się w inną część lasu. Szałas tu jeszcze spróbuje zrobić sesję z EVP. Tak, w tym samym miejscu, gdzie stałem, usłyszałem ten hałas dziwny. Być może teraz się uda mi wykonać dobrze tą sesję i być może to coś, co wywołało ten hałas, skomunikuje się ze mną. Dokładnie. No to... Ja spróbuję się skomunikować ze Sławkiem, o coś się przez radio odezwał. No to powodzenia, jak coś iść później w moją stronę. Sławku, odbiór. Wracam powoli w stronę Sławka. Mam nadzieję, że się spotkamy gdzieś. Sławku, odbiór, jak mnie słychać. I znowu cisza. Przemów teraz. Dziwny był ten dźwięk upadający z drzewa. Miałem kiedyś coś podobnego. Udałem się zobaczyć taki jeden nawiedzony dom. Do domu nie dało się wejść, ale poszedłem sobie trochę dalej, tam było takie jeziorko i przy jeziorku centralnie usłyszałem, jakby z drzewa coś mega ciężkiego spadło i uderzyło w krzaki, ale krzaki nawet się nie poruszyły. Po prostu jakby ciało spadło z drzewa. Aż mam ciarę, jak o tym pomyślę. Będę próbował dalej wywołać Sławka. Sławku, odbiór, jak mnie słychać? Nie widzę nawet tego mostku, go nie słyszę. To nie jest dobry znak. Drugiej takiej szansy nie będzie. A drugi z ekipy jest gdzieś tam daleko, więc bardzo milusia wam powiem, drodzy widzowie. A, tu jest dopiero ten krzyż, dobra, do krzyża dotarłem. Słychać rzekę, to dobry znak. Powinienem móc się skomunikować ze Sławkiem, jeżeli jest gdzieś niedaleko. Sławku, odbiór. Sesję tu słucham później. Chcę się skupić tutaj na nasłuchiwaniu i obserwowaniu terenu wokół siebie. Muszę poświecić latarką, bo jest... Czy możesz to powtórzyć? Rzuć czymś w moim kierunku. Powiedz coś. Dzisiaj jesteśmy, znaczy to wczoraj akurat było, jesteśmy po maratonie Silent Hilla. Nadal twierdzę, wybitny jest ten film. Znaczy wybitny. Jedynka bardzo dobra, dwójka średnia. A później jeszcze sobie obejrzeliśmy
To się nazywa Chernobyl Diaries i to jest pamiętnik Czarnobyla, na polskie przetłumaczony jako Czarnobyl Reaktor Strachu. Nie wiem, kto to tłumaczył, ale wydaje mi się, że translator Google'a. Sławku, odbiór, słyszysz mnie? To co przede mną. Powiem wam, nie jest tu za ciekawie. W wielu miejscach byłem, w wielu lasach w nocy, na tym rozdrożu. Zrobiliśmy sobie taki maratonik i tam wszyscy w ciemnościach ginęli. I idziemy sobie właśnie po środku czarnego lasu. Czas za bardzo się do mnie nie zbliża, z tego co widzę. Jest wilgotno. Jakieś białe światło, to jest. No, odbiór, Sławku, jak mnie słyszysz? Nie, wstępnie cię słyszałem, wcześniej cię w ogóle nie słyszałem, bo my tylko od ciebie byliśmy. No, a ja cię wcześniej słyszałem, jak byliśmy daleko, no ale później już nic. Ja w ogóle się dostałem do drogi i musiałem przejść po drugą stronę, już szedłem przed drewę, później kojarzy się tam. Ja właśnie wróciłem na most, a ty gdzie jesteś? Mam zielone zdjęcia, jestem w środku lasu stary, gdzieś przeszedłem koło tych domków, wszedłem w ogóle z drugiej strony lasu, w ogóle masakra, nie? Jestem gdzieś w środku czegoś i ja nie wiem, gdzie idę do przodu, tak? Zobaczcie, co zrobię, serce, ja wyszedłem. Będę wypatrywał twojej lampy, może uda mi się ciebie znaleźć. No, czyli Sławek się trochę zgubił. Musiał pewnie iść w waszą stronę, nie? Za chwilę pewnie... Nie wiem, słyszałem dzwony gdzieś tam tą stronę, będę się kierował w tamtą stronę. Dobra, ja stoję przy moście, na którym się rozdzieliliśmy. Czekam na szałasa, bo szałas jeszcze jest tam w głębi lasu. Ale udało się coś zarejestrować. A, no proszę, no to ja się będę starał po prostu do was podeprzeć, nie? Dobra, to w kontakcie, bez odbioru. No i ucichły. Więc poczekam chwilę na szałasa. Sławek się zgubił. Ale... Powinniśmy się jakoś znaleźć. Tu jest to jezioro, koło którego przechodziliśmy. Mogą strasznie szumy przebijać, bo tutaj ta rzeka płynie, ale nie widzę kompletnie szałasa. Poświecę może latarką w tamtą stronę. O. Dla większego bezpieczeństwa wyjąłem ją sobie specjalnie. Zaraz wam pokażę trochę większą połać terenu. Dobra, więc... O! My przyszliśmy stamtąd. Jezu, co to było? Kto tu jest? Usłyszałem coś stąd, jakby krok. Nie wiem, czy to się udało zarejestrować, ale pewnie przez te szumy nie. Ale dobra. O, grubo. Szałas jest gdzieś tam. Dobra, widać szałasa. Powiedziałem Sławkowi, że będę jednak za mostem. Przynajmniej mam pewność, że szałas teraz idzie w moją stronę. O, jakieś 100 metrów ode mnie, więc mogę się spokojnie udać, żeby Sławek jeszcze się nie zgubił bardziej. No powinniśmy się odnaleźć.
Jak tam, bro? Zrobiłem trzecią sesję, ale jeszcze jej nie odsłuchałem. Cały czas starałem się, wiesz, skupić też na nasłuchiwaniu. Odsłuchamy ją i zobaczymy. O, Sławek się zgubił. Nie wie, gdzie jest. Wyszedł na jakąś drogę, wszedł z innej strony do lasu i nas szuka właśnie. Zgubił się? Zgubił się. Nie wie, gdzie jest kompletnie. Powiedziałem mu, że stoimy przy tym moście, gdzie się rozdzieliliśmy i próbuje się do nas dostać. No to rzeka tu będzie taki znak. Dokładnie. Będzie słyszał ją. Sławku, odbiór. No to bardzo fajnie, oczywiście była to ironia. Daję sygnały. Miało to być śledztwo z legendą, którą mieliśmy potwierdzić albo obalić, a kończy się na tym, że się zgubiliśmy. Ja to słuchaj, mega się zgubiłem, kurde. Mógłbyś w ogóle krzyknąć, żebym wiedział w ogóle iść w którą stronę? Sławek! Sławek! Dobra, widzę go. Jak to się stało? Zobacz, co na górę. Gdzieś ty chodzi? No powiem wam, że miałem niezłą przygodę. Powiem wam, że... też. Tak? No. No to kurde wypiesz. No. Szukaliśmy cię. No wow. No domyślam się już. Ja siebie też szukałem tam. W ogóle wyszedłem w ogóle na ulicę. No. Chciałem was jakby od tyłu unorwać. No i wrąbałem się w takie lasy, w takie krzakory, że po prostu się zgubiłem, nie miałem z tego wyjść. Ale znalazłem taki mostek. Mówię, to jest to, nie? To jest to, przejdę przez ten mostek i idę w waszą stronę. Wyobraźcie sobie, przeszedłem ten mostek i idę prosto, i idę prosto, i idę prosto. I mam to na nagraniu, znowu wchodzę na ten sam mostek. Żartujesz. No to nagranie, to mówię, no what the fuck. Co ty gadasz? No poważnie, nie? Mówię, what the fuck, no, wszedłem cały czas w jednym kierunku. A mówiłem jeszcze, że las lubi zmieniać tak, ścieżki. Tak, tak, dokładnie. No masakra. No i powiem wam, że... I co, coś tam używałeś urządzenia? No, zrobiłem SB7. Co, cisza? Na początku miałem jakiś tam... Właśnie gdzie ich nie będą się przewijać, no. Dzisiaj nie będziemy słyszeć. No dobra, no to czekajcie, tu włożę nową baterię. No i Sławku, powiedz, czy coś ci się udało tam w ogóle zarejestrować? No właśnie, puściłem w końcu w tym zgubionym lesie, gdzie byłem, SB7, przy takich fajnych pniach wyciętych. I na początku miałem jakieś w ogóle... odpowiedzi, ale no po czasie to się w ogóle ucichło i w ogóle było zero. Na początku były jakieś odpowiedzi i słyszałem, normalnie odpowiadało mi, no. A później totalna cisza. W ogóle ani radio, nic, zero. Nie, po prostu totalna masakra. Cisza, cały czas. I to tak czekałem naprawdę 5 minut, żeby wiesz, żeby coś usłyszeć, nic, zero, nie? A na początku normalnie cały czas gadali do mnie, nie? Co to były za odpowiedzi? Jesteś w stanie określić? Tak, no od razu miałem, że tak, nie, wiesz, takie podstawowe, nie, co zawsze przylatują. O, dotarliśmy. No ja w kilku miejscach usłyszałem coś jakby kroki. Nie będzie tego raczej słychać na kamerze, bo to bardziej było właśnie przy tamtym moście. Po prostu jak stałem odwrócony w stronę tego mostu, za sobą usłyszałem jakiś taki ciężki krok. Ale wątpię, że to się w ogóle nagrało, bo te szumy po prostu... z tego wodospadu czy czegoś cały czas przebijały. Jesteśmy już po śledztwie. Sławku, jak oceniasz dzisiejszy wypad? No wróciłbym to jeszcze raz. No, naprawdę? Tak, tak. Bo nie do końca wyjaśniło mi się tutaj kilka rzeczy. Na przykład właśnie ten pożar i po prostu ci ludzie, co zmarli tutaj, nie? Jakoś tak... Za duża cisza moim zdaniem, a jednak się źle czułem.
Sławku, i wspomniałeś, że u Ciebie na SB7 były jakieś odpowiedzi. Na początku właśnie miałem odpowiedzi, tak, nie, na moje zadane pytania. Ale nagle w ogóle stała taka cisza, jak u Ciebie na samym SB7. Tak, na samym końcu. Oczywiście sesja będzie u Sławka na odcinku. I jeszcze druga kwestia, jeżeli chodzi o motyw zagubienia się. Bardzo interesująca rzecz. Tajemnicza, wręcz bym powiedział przerażająca. I też będzie u Sławka na materiale, także naprawdę warto zobaczyć jego odcinek, bo też dosyć ciekawe sytuacje niewyjaśnione. Tak, niewyjaśnione Sławek napotkał. Z mojej strony mogę dodać, że no, jeżeli chodzi o naszą kwestię, miejsce tajemnicze, nie udało się uchwycić jakiejkolwiek tak naprawdę aktywności. Tego to dziwne, jeszcze nie wiesz. Tego jeszcze, tak, ale jeszcze muszę EVP rzeczywiście przebadać. Ale mówię o takiej naprawdę już takiej naprawdę dosyć nie odczuliśmy o tak, dużej intensywności. Jeszcze musimy materiały przejrzeć, także wypad uważam za naprawdę udany. Ja tak samo. No i Sławku, bardzo dziękuję. Liczę na następne wyprawy. Zapraszam na kanał Sławka i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się.